Jej źródła biją w pobliżu Rowalskiej Góry i na początku swego biegu do złudzenia przypomina górski potok. Czarna Hańcza, bo o niej mowa, przecina Suwalszczyznę, przemierza 108 km polskiej ziemi i kończy swój bieg na Białorusi, łącząc się z niemnem. W początkowym jej biegu żyją pstrągi i inne gatunki wodnych organizmów typowych dla rzek górskich. Gdy jej nurt się uspokaja, wody malowniczymi meandrami płyną do Subałk i dalej przez Wigierski Park Narodowy oraz puszczą Augusta. Mieszają się z bodami wigier, a opuszczając ten akwen, tworzą jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych szlaków kajakowych. W 2016 roku czarna hańcza głosami ponad 5000 internautów, zdobyła miano rzeki roku. Ten sam 2016 rok był w suwałkach obchodzony jako rok Czarnej Hańczy. Działania podjęte przez samorząd miejski zyskały uznanie klubu gaja. Wyrazem tego uznania stał się znak wodny, umieszczony pod mostem na ulicy Wojska Polskiego. Na 2016 Roku jednak władze suwałk swych działań nie zakończyły. Trwa proces określany jako odwracanie miasta do rzeki. Rozpoczęliśmy budowę bulwarów przez wybudowanie całkowicie nowego układu drogowego przy Mickiewicza. Rozpoczęliśmy remont łaźni miejskiej, a niedawno złożyliśmy wniosek o pieniądze z Unii Europejskiej, informuje prezydent miasta Czesław Frankiewicz. Będziemy chcieli zagospodarować cały teren wzdłuż rzeki pomiędzy ulicami Mickiewicza i 24 sierpnia. Czarna Hańcza jest stosunkowo niewielką rzeką, ale w 2016 roku pokonała w konkursie między innymi Wisłę i Bzurę.